Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked i jedziemy, kontynuujemy naszą przygodę w grze. Otóż tej właśnie, co wymieniłem. A, nie, patyki mogę zbierać, okej. I jakby były małe cięcia, to bardzo przepraszam. Ale muszę pilnować pewnej rzeczy, więc... jakby co, to będą małe cięcia, to się nie obraźcie. Nie powinno to jakoś przeszkadzać w oglądaniu czy coś. Także light. Dobra, my już nadal szukamy złota, no. Co powiem, nadal szukamy złota. Którego tam niezmiernie nam brakuje. Dobra, tu już byliśmy, więc ten... Musimy iść po te bambusy, bo tam jest naprawdę ich masa tych bambusów. Te słodkie ziemniaki też sobie wezmę, bo tak. Bo przecież nie będę się marnować. Tu mam jakiś pieniądz, ale nie... Dublon, ale nie będziemy brali dublona. Bo nie mamy zbytnio miejsca na takie... Kurwa, de! A się zesrałem, nie? Co za śmieć. Oj, dobra. Jak mnie zaatakował perfidnie, nie? Gdy nie patrzyłem. Poczałem. Nie patrzam, a ten mnie tu... Dobra, zbierzmy, nie wiem po ile się tam bambus stakuje. Mam nadzieję, iż po dużo. Ponad 20? Chyba nie. Chyba myślę, że jakbym był twórcą gry, zestakowałbym bambus po 20. Czy twórca gry się ze mną zgadza? Nie. Stakuje się po 40 albo 30. Chyba, że jakieś głupią liczbę 20, na przykład 5 czy coś. Taką niepewną. Okej, znaczy spoko generalnie, bo możesz sobie więcej nazbierać, ale bambus jest takim mega... mega... Trudnym może nie, ale jest takim... No dość... Nie... Może nie tak jest trochę... Jak drewno stakuje się po 20, a jest o wiele bardziej łatwiej dostępne, to według mnie bambus powinien stakować się... też również po 20 albo nawet i mniej, bo bambus to bambus, no. Ale twórca gry powiedział, że po tyle, no to nie będziemy się z nim kłócić. Pamiętajcie, twórca dobrej gry zawsze ma rację. Cokolwiek by złego zrobił. Dobra, na dole. I płyniemy sobie na kolejną wyspę. Ja myślę, że zrobię sobie wędkę później. Jak oczywiście odblokuję... No, znajdę złoto i zrobię maszynę naukową. Dobra. Na razie to widzę, opływamy tą wyspę. Okej. O! Seaweed. Czyli glony. Nie mam gdzie je zabrać, więc od razu chyba je... Nie, po prostu wywalę to. Bo kwiatki mi są niepotrzebne. Znaczy można zawsze zrobić z nich jakiś wianek. Ale aktualnie nie mam na to miejsca zbytnio. Więc je po prostu wyrzucimy. O, to mamy mewy.
Nie wiem co my wydają. Pewnie... Pewnie nie warto ich atakować. Jak to zazwyczaj... Wiecie, nie warto atakować potulne zwierzęta. Bo wydają się zawsze w tej grze potulne i miłe. I potem cię zabiją, no więc... O, ma taki uśmieszek taki fajny. Każda takie ma, czy tylko ta? Nie, chyba tylko ta, nie? Czy co? Czy nie? Nie wiem, ja nie widziałem, może myślałem by ją zabić, ale mówię, dobra, nie. Nie, wiecie, skoro nie chcę tracić życia, ten... Znaczy potem i tak jak je zjem, to mi się odnawia to życie, więc spoko. Ale... Ale nie. Dobra, myślę, że wrócimy na wyspę, bo jakkolwiek pływanie tutaj nie ma żadnego sensu. Szczególnie, że, znaczy pływanie ma sens tutaj, ale nie gdy zbliża się noc, a ja nie zamierzam gdzieś tam wypływać w pizdu daleko, by ryzykować. Może gdzieś tu wysepka jakaś, a co? Wysepka. O, jak pięknie. Dziękuję. Dobra, odkryliśmy nową wyspę, więc easy. Może na niej będą... może na niej będą... na niej będzie złoto. What the fuck is this? Co to... Co jest? Czemu ty jesz kamienie? Halo? Proszę, proszę odejść. Daj doj. To jest dodo, tak? Ty mnie... Co ty jesz? Ty jesz patyki? Ty jesz kamienia, ty... Ja nie wiem. Wiecie, pokusiłbym się o zaatakowanie tego jakkolwiek, dopóki nie poczytam o dodo. Dobra, usmażę sobie... O, jaki słodziak. Aż żal zabijać, nie? Ja generalnie sprawdzę, o co chodzi z tym dodo. Ej, właściwie to sprawdzę teraz. Nie sprawdzę, nie. Nie mogę. Zapytasz dlaczego? Bo bym musiał grę wyłączyć, znaczy zminimalizować. A nie wiem czemu, jak zminimalizuję Don't Starve, to mi automatycznie wywala grę, więc... Więc no, tak jakby nie sprawdzę sobie, ale ty możesz teraz wbić i tam zobaczyć. I tak pomyśleć, czy dobrze zrobiłem, czy zgałganiłem. Jej, jaki słodziak, naprawdę. No kurde, może coś wartościowego dawać, ale uderzenie go... Naprawdę nie wiem, czy będzie mądre, no nie. Pamiętajmy, trzecia wyspa, trzecia odkryta wyspa jest wyspą, gdzie występuje Dodo. Chyba, to jest Dodo. Wygląda jak Dodo, prawie Dodo pisze. Tylko do i do. Oh, what the fuck. What? Co to jest? Nie wiem... Dobra. Aha. Co mi daje ścięcie tego? Nie wiem, ale widzę, że mi psychika zaczyna spierdalać na dół. Aha, to jest... Dobra, to jest takie coś jak w podstawowym Don't Starve. Masz takie drzewo, na przykład jak ja grałem z Zenim w Together, to tam również było takie drzewo, które ścięliśmy i ono jest tam... Ono jest takim złym drzewem. Złym. Living. Co, nie wiem. Dobra, nieważne. W każdym razie jest takim, no nie wiem. No takim, nie wiem, smutnym drzewem czy coś takiego, porzuconym. W każdym razie my jak je zbierzemy, to potem możemy je wykorzystać do swoich niecnych planów. Również myślałem ostatnio nad zrobieniem takich miniatur, nie tylko jak widzicie ten obrazek, tylko nad robieniem takich miniatur typu, no na przykład wy widzicie, jak było w tej grze, teraz przed chwilą spotkaliśmy to drzewo, to drzewo by było na przykład na miniaturę, nie? I odcinek tam ten, Don't Starve i tak dalej. Spoko, musiałbym znaleźć czcionkę Don't Starve. Choć ostatnio szukałem, nie było to łatwe, wierzcie mi. Nie znalazłem.
bo Don't Starve ma swoją własną czcionkę. Więc bym musiał znaleźć właśnie dokładnie czcionka Don't Starve. A nie znalazłem, więc słabo. Dobra. O, ostatni chyba stakuje się po 40. Ja mam nadzieję, że po więcej mi to... O, dobra. Nie robimy już tego, bo nie widzę sensu robienia tego. Zbierę te kwiatki, bo moja psychika zaczyna wyglądać trochę słabo. Znaczy, to nie jest jakieś, wiecie. Ale zawsze wolę mieć... Być ubezpieczony. Nie ma złota. Nie ma niestety złota, którego tak... za ciemcie szukamy. Co? O, jest! Są pająki. Dobra. Nie mogę zrobić nic do bicia się, dlatego... Bicie się... Dobra. No halo. Dobra. Dobra, jeszcze dwa. Easy. Dobra, mamy silk. Więc spoko. Mamy mięso potwora. Więc spoko. Ja zawsze gdzieś tam zostawiam dziury w tych środkach. Jak widzicie, jak możecie zauważyć, bo tak obiegam tą wyspę i środek zostawiam totalnie wolny, a jak widać w środku może się... mogą się całkiem ciekawe rzeczy znaleźć. Jeszcze dam do góry, może coś znajdziemy jeszcze dodatkowo. Muszę poczytać o tym drzewie i o tym dodo. Które znalazłem. Które sobie tu gdzieś mieszka. I je kamienie, bo może. Bezwolnym dodo. I może jeść kamienie. Dobra, więc... Jak teraz będziemy... Teraz myślę znowu po raz 500 będziemy okrążać tą wyspę. Choć w sumie kończy się dzień, ale zawsze możemy tą wyspę, tak jak mówię, okrążyć. Żeby wiedzieć, bo może gdzieś tutaj będzie jakieś ujście do kolejnej wyspy. No tutaj mi się świat zgenerował dość inaczej jak w poprzedniej sezonie. Który był już w sumie kilka tygodni temu, więc... Znaczy nie wiem kiedy był ostatni odcinek, ale ja to nagrywałem naprawdę tam kilka tygodni temu, więc... Znaczy z półtora tygodnia myślę temu. Więc trochę... No trochę jak na granie ten i... To trochę jest. To jest jakaś psioryba. Tu możemy te... chyba te małże jakoś... Jakoś ten... W sensie żeby je... jakoś usmażyć też i jeść i tak dalej. Tak mi się wydaje. Tu też, zobaczcie, tak jest pełno, więc chyba po prostu możemy zbierać te muszle czy tam. Mi się wydaje, że to pisze muszle, ale jak wydobędziemy to w środku będzie coś do na przykład jakiś ślimak, co będziemy mogli prawda zjeść czy coś. Nie wiem. Może. Okej. Spoko, potrzebujemy trochę jeszcze kwiatków, by tam mieć ten gwianek na głowie, to zawsze też jest takie... no nie będzie aż tak szybko spadać nam ta psychika. Nie bardzo mnie to martwi na razie, bo jest tego dużo. Ej, rak. Rak. I co, mogę go zabić, czy coś? Nie mogę. Dobra, nie wiem o co w tym chodzi. Muszę też poczytać. Dobra, to już mam dwie rzeczy, które muszę przeczytać. Pierwsza to jest... oczywiście jak... co jest z tym dodo. Najwyżej później wrócimy. To jest trzecia wyspa. Raz. Czekajcie, bo przewróciłem trochę mapę. A, to jest ta wyspa. Dobra, okej. To jest ta wyspa.
To nam odpadło? Tak, to chyba nam odpadło. Tak, bo się zaczyna psuć. Więc niedługo tam będziemy musieli zmienić, ale nie wiem przy jakim stopniu ile ma życia, jak zaczynamy tonąć, więc... Ale myślę, że to jest jeszcze spoko stan. Myślę, że może tak 20 to jest... O kurde, noc! Fuck! Fuck, fuck, fuck. I teraz się zorientowałem, nie? Dobra, już nie zdążymy dopłynąć. Weźmiemy pochodnie. Ale żebym zgałganił. Zgałganiłem totalnie, naprawdę. Słyszę węże, bo to blisko jest wyspa, więc spoko. Przepraszam, że ja się tak przybliżyłem, ale musiałem coś zrobić. I w ogóle słuchawki mi się psują. Dźwięk mi zaczyna przerywać. Nie, poważnie, kurde. No halo! Zaczyna mnie, naprawdę nie słyszę dźwięku, więc słabo. Gorzej jak psy gdzieś tam, znaczy naprawię gdzieś tam w kolejnych odcinkach. W międzyczasie mogę przeczytać o Dodo. Na przykład. Na telefonie. Dodo don't starve. Dobra, bo i tak się nie ruszymy, dobra. Dobra. Ja tu przy okazji czytając będę zbierał info... No halo. No nie no, gdzie mi pochodnie, halo, proszę tak nie robić. Dobra, No, na dy, halo. Dy. Dy. Oj, kolejna część nam odpada i zaczyna się trochę psuć. Dżungla, drzewo liściaste, drzwi z księżycowego kamienia, dublony, drewniana... Nie ma chyba nic do Dodo. Nie ma Dodo. Bo to się... Halo, bo to się chyba... To się nazywa Ptak Dodo. Aha, dobra. Ptak Dodo. Czytam. Pasywne stworzenie, które można spotkać w dodatku... Zjechało mi. W dodatku... rozbitkowie, czyli Shipwrecked. Jego pióra mają kolorystykę morską, czyli niebiesko-zieloną. Naprawdę ładnie wygląda to Dodo. Czekajcie, bo ja pewnie pominąłem już 500 tysięcy wysp, znając mnie, bo nie patrzę na ten. O, i zaraz będzie, pominąłeś wyspy, jego uganie. Nie, nie pominąłem. Znaczy, pominąłem pewnie, ale wróciłem. Jest wszystko żerne, może jeść przedmioty z ziemi, jak i z garnka z farmy i krzewów. Okej, dobra, teraz nie mam czasu zbytnio na czytanie. Jak będziemy gdzieś tam wieczorem, nie będzie co robić, to możemy poczytać. Okej, a więc przeczytałem. I tak, i powiem wam tyle, że Dodo możemy podnieść do ekwipunku. Możemy go zabić, dzięki czemu dostajemy niegrzeczność. W zależności tyle, ile jest Dodo na całym świecie tutaj w tym. Chyba jest 10 ogólnie, tak mi się wydaje, że jest 10 na samym początku. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak mi się wydaje, bo tam pisało, że od 10 do tego dostajesz ileś tam niegrzeczności. I możemy je, one jak masz, jak kurwa, jak są dwa przedstawiciele tego samego gatunku, czyli Dodo, one mogą się w tym momencie rozmnażać i oczywiście tam składać jajka i robić więcej małych Dodo. A z Dodo, jeżeli je zaatakujemy Dodo, to w sumie nic nam, one nas nie atakują, one jest, po prostu my je atakujemy, one nic nie robi. Więc więc możemy je tłuc ile wlezie. I możemy, one są, przede wszystkim są ładne. I dają nam, oj nie. Te osy są agresywne, my nie chcemy tych... O kurwa! My nie chcemy tych os. Wypierdalaj. Dobra.
Nie, 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 kurwa, nie, 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 nie ma chuja, nie ma chuja, nie, 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 wypierdalaj, nie, 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 dobra, żartowałem, żartowałem, halo, wo kur, wo, 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 co tu się działo, nie? Straciliśmy trochę życia i głupie generalnie. Ale mamy złoto, ale wiem, że z tego może wybuchnąć ten... Serio, to łopatą? Nie, no nie. Dobra, to generalnie trzeba łopatą wykopywać. Teraz mi się przypomniało. Dokończyłem o tym dodo? No, a nie, nie dokończyłem, bo z niego, z tego dodo... Znowu się przybliżyłem i pewnie było mnie cholernie głośno słychać. Z tego dodo wypada... wypada pióro dodo, ewentualnie jakieś tam mięso i tak dalej. Z tego pióra dodo możemy zrobić albo wachlarz piórkowy, czyli chyba jakiś właśnie do ochładzania się czy coś. Czyli widocznie będą tu jakieś problemy z ciepłem. Albo zrobić coś tam jeszcze, ale tego nie doczytałem, nie wiem. Znaczy, nie wyświetliło mi się, nie mogłem włączyć na to i ten... na telefonie. Dobra, mamy tu... pająki. Skorzystam z tej sytuacji i zapierdzielę kilka. Ono i no. Oj! Ile one mają życia do cholery? Halo! Oj! Oj, dobra, nie. To był cholernie głupi pomysł, naprawdę. O, dobra, dwa zostały. Jeden. O, nie wiem, ile one mają życia, naprawdę. No dobra, mamy tu dosyć do leczenia się. Ale nie, trochę zgałganiłem, naprawdę. Bo było to niepotrzebne, nie musiałem bić się z trzema rana, to było głupie, naprawdę. No ale mamy nauczkę na przyszłość, że nie warto... Nie wiecie, można tak dalej się bić z tymi pająkami, ale nie z tyloma naraz, bo to jak widać nie ma najmniejszego sensu. Dobra, mamy jakąś sensowną ilość silka na zrobienie tutaj kilku rzeczy. Można? Właściwie nie wiem, co tu fajnego można zrobić za silk, ale to dowiemy się dopiero, gdy odkryjemy maszynę naukową. O, tu mamy jakąś dalszą część wyspy, więc spoko. A, myślę, że dobra, no to wcinaj to. Lepiej zjeść, żeby... niż rzucić, żeby się zmarnowało. Tak, zrobimy wianek. A nie zostaną, bo... gdzieś tam jeszcze po drodze mogę zbierać czy coś, więc... Oj, duża ta, to jest fajna połączona wyspa. Fajnie, podobała mi się. I te biomy się jakoś łączą, czy coś? Czy to są osobne koło siebie? Wydaje mi się, że noc się robi, to mi się wydaje. Nie wydaje mi się, tylko wiem, że mi się noc robi. Nie widzę, czy już... czy zaraz się zrobi. Ale mi się wydaje, że chyba tak. O, tak, dobra. Smażmy... No nie, muszelki. A można muszelki usmażyć? Nie można. Myślę, że może by zrobić z tego jakieś ten... z tych muszelek jakieś... nie wiem, usmażyć je, w sensie, że w środku są może jakieś małże czy coś i można je wcinać. To by było spoko, bo trochę słabo z jedzonkiem. Znaczy generalnie jak usmażymy seaweed i zjemy te borówki, to nie powinno być żadnego problemu. Oj, zgaśnie mi ognisko chyba. Seaweed też fajnie reperuje życie, więc... więc spoko. Jeszcze to. Oj, patrzcie, ile mamy teraz życia. I ile głodku. Juu, jak się nażarliśmy, nie? O, nie wiem, ile ma Wolfgang, ale chyba... oż 300, nie gadaj. 300 ma głodka, nie? Koks. Zobaczcie, jak fajnie wygląda Wolfgang. I właśnie w tym miejscu widzimy się
jutro w kolejnym odcinku, albo może jeszcze dzisiaj, to zależy ile nagram odcinków i jak i kiedy będę je wrzucał, wiadomo. Może będą pojawiać się nawet dwa razy dziennie, nie wiem. Mam ferie, więc mogę. Dzięki, że obejrzeliście. Zostaw łapkę i napisz komentarz i zasubskrybuj kanał, jeżeli nie robisz. Cześć, na razie. Pa. O, nawet papuga powiedziała pa.